Warzywa z grilla to świetna sprawa. Tylko trzeba wiedzieć, co dodać do nich, żeby smakowały naprawdę mistrzowsko. Nazywam się Marcin Kucja, ja w kuchni i na grillu Kohler Relish V3 w wersji Black zrobię dzisiaj mistrzowskiego bakłażana z pastą miso. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Kohlera i nacisnąć dzwoneczek, dzięki temu nie przegapicie żadnego z naszych filmów. Bakłażana trzeba najpierw przekroić na pół. I trzeba go zgrillować, ale żeby zgrillował się jeszcze lepiej, nacinam go. I robię taką kratkę. Pyk, w jedną i w drugą stronę, dzieje się to naprawdę bardzo szybko. I teraz to wszystko podlewam oliwą i wsmarowuję ją. Chodzi o to, żeby to naprawdę łyknęło dużo, dużo oleju, bo bakłażan potrafi robić się suchy, a chodzi o to, żeby był bardzo, bardzo naoliwiony. Możecie sobie pomyśleć, że ten bakłażan jest spalony i że o, nie umie, nie umie. Ale pamiętajcie, bakłażan jak jest czarny na zewnątrz, to w środku będzie cudownie miękki. I właśnie po to go ponacinałem, żeby dołożyć do niego różne smaki. Słodycz. Słodycz z miodu. Mam tu miód nawłociowy, wiesz się lub nie, ale w tej pasiece faktycznie wyciągałem miodek od pszczółek i sam go zebrałem, niczym Kubuś Puchatek. Trochę tego miodu będę wsmarowywał tutaj. On się za chwilę rozpuści, bo jest trochę twardy. O tak. Naprawdę nie trzeba go dużo, żeby on się też nie zjarał, ale żeby gdzieś te miodowe nuty były. O tak. Główna bohaterka tego dania. Pasta miso, pasta z fermentowanej soi. To jest umami w najczystszej postaci. Jest bardzo słona, więc nie można przesadzić, więc też wezmę odrobinę i będę wsmarowywał. Może to nie wygląda jakoś najpiękniej, ale będzie smakowało niesamowicie. Dobra, wsmarowuję. Ona też zaczyna się inaczej zachowywać, kiedy poczuję troszeczkę temperatury od bakłażana, dlatego nie wsmarowywałem jej w zimne i nieugrillowane warzywo. I teraz bakłażany wracają na grilla, będą leżały dupką do dołu. Ach, ale to pięknie wygląda. Jak to będzie pięknie smakować. Wracam z bakłażanami na dechę. I teraz będzie tak zwany final touch. Wow, jak ten miodek się fajnie karmelizuje. Imbir nadaje świeżości. Świeżości nadaje też skórka z cytryny. Tak jest. Oprócz tego tę cytrynę trzeba pokulać troszeczkę i skropić wszystko sokiem z cytryny. Do tego dla tych, którzy lubią ostro, pokrojona w plasterki papryczka jalapeno. Tu i ówdzie. I trochę suszonego chili dla koloru. Jestem z siebie dumny. Warzywa z grilla, które zbierają lepsze recenzje niż mięso, czasem się zdarza. Tylko najlepszym. Gorące, ale pyszne. I właśnie takie dania robimy na kanale Kohlera. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić niczego z tych sztosów, które robimy na tych pięknych maszynach.